Miasto odstąpiło od umowy na realizację ulicy Rotmistrza Pileckiego. Na 4 czerwca urzędnicy zapowiedzieli odstąpienie od drugiej umowy z Pilbexem, to jest budowę drogi łączącej ulicę Sejneńską i Utratę. Prezydent Rankiewicz zlecił podległym urzędnikom pilną inwentaryzację prac wykonanych na obu placach budowy, co pozwoli jego zdaniem na sprawne ogłoszenie nowych przetargów na obie inwestycje. Do Urzędu Marszałkowskiego trafił także jakiś czas temu wniosek o wydłużenie terminu Rozliczenia 25-milionowej dotacji z Unii Europejskiej, które miasto Suwałki pozyskało na realizację tych dróg. Już wiadomo, informuje miasto w komunikacie, że termin został wydłużony do końca sierpnia 2019 roku. Nowi wykonawcy będą musieli wykonać zadania do końca czerwca 2019 roku, informuje Ratusz, dodając, że bez zmian pozostaje termin zakończenia budowy pozostałych odcinków tzw. trasy wschodniej. Te prace zostaną zakończone jeszcze w Roku. Na budowę trasy wschodniej z mostem i tunelem oraz na budowę ulicy Pileckiego zostaną ogłoszone nowe przetargi. Podczas dzisiejszej sesji radny Karol Korneluk szukał odpowiedzi na pytanie, jak zabezpieczyć interes miasta przed ponownym wygraniem przetargu przez nieodpowiedzialnego wykonawcę. Nie ma takiego sposobu, wyjaśnił prezydent Renkiewicz. A szkoda.